Jan Paweł II. Teologia ciała. Pawłowy opis ludzkiego ciała. Odczytam tekst z listu świętego Pawła I do Koryntian i następnie streszczę krótko rozważanie, które stanowi treść dzisiejszej konferencji. Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Ten tekst z pierwszego listu do Koryntian nie mógł nie stać się przedmiotem analizy w ramach rozważań z teologii ciała, a w szczególności w ramach tego ostatniego cyklu rozważań, który odnosi się do czystości serca. Opis ciała ludzkiego, który znajdujemy u świętego Pawła, oczywiście nie jest opisem naukowym, opisem biologicznym, takim, jakie znajdujemy w podręcznikach anatomii. Niemniej jest to opis bardzo znamienny, ponieważ jest realistyczny, niewątpliwie odpowiada tej rzeczywistości, jaką ciało ludzkie stanowi, a równocześnie jest natchniony prawdą objawioną. Jest to opis teologiczny, natchniony prawdą objawioną, prawdą Ewangelii, prawdą stworzenia i odkupienia ciała. Święty Paweł mówi w sposób niesłychanie subtelny o ciele ludzkim, o poszczególnych jego członkach, o wstydzie, który towarzyszy świadomości człowieka, przeżyciu jego własnego ciała, również i w odniesieniu do innych ludzi. A równocześnie, szkicując taki opis, ukazuje drogę, którą powinien kroczyć chrześcijanin, ażeby z tego wstydu odziedziczonego po pierwszych rodzicach, po grzechu pierworodnym, wydobyć to, co jest w nim istotną wartością, mianowicie szacunek dla ciała, cześć dla ciała ludzkiego. To, co jest centralną treścią czystości serca, o jakiej Pan Jezus mówi w kazaniu na górze. A święty Paweł od siebie wzywa swoich adresatów w liście do Tesaloniczan, ażeby utrzymywali swoje ciała w szacunku i w świętości. In queste considerazioni di mercoledì scorso sulla purezza. W naszych środowych rozważaniach na temat czystości wedle nauki świętego Pawła zwróciliśmy przed tygodniem uwagę na tekst pierwszego listu do Koryntian. Apostoł ukazuje tam Kościół jako ciało Chrystusa, a to daje mu sposobność do następującego wywodu na temat ludzkiego ciała. Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele,
lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety 18 i od 22 do 25. La descrizione paolina del corpo umano corrisponde alla realtà che lo costituisce. E quindi una descrizione realistica. Cały ów Pawłowy opis ludzkiego ciała odpowiada tej rzeczywistości, jaką to ciało jest. Jest to więc opis realistyczny, a równocześnie w ten realizm opisu zostaje wprowadzony niesłychanie subtelny wątek wartościowania, który ten realistyczny opis czyni z gruntu ewangelicznym, chrześcijańskim. Można ciało ludzkie opisać, wyrazić jego prawdę z całym naukowym obiektywizmem właściwym dla wiedzy przyrodniczej. Opis taki przy całej swej ścisłości poniekąd nie może być adekwatny, skoro chodzi nie tylko o ciało, ale chodzi o człowieka, który tym ciałem wyraża siebie i w tym sensie poniekąd jest tym ciałem. Tak więc wątek wartościowania ze względu na człowieka jako osobę jest nieodzowny w opisie ciała ludzkiego. Chodzi z kolei o trudność tego wartościowania. Jest to jedno z odwiecznych zadań oraz tematów całej kultury, literatury, rzeźby i malarstwa, a także tańca, sztuk scenicznych, wreszcie całej kultury życia codziennego, prywatnego i społecznego, problem, który warto by odrębnie poruszyć. La descrizione paolina della prima lettera ai Corinzi nel capitolo 12 non ha certamente un significato scientifico. Opis Pawłowy z pierwszego listu do Koryntian nie ma oczywiście znaczenia naukowego, nie ma znaczenia jako studium przyrodnicze o ludzkim organizmie czy też o ludzkiej somatyce. Z tego punktu widzenia jest to opis potoczny i przednaukowy. Jest to równocześnie opis zwięzły, złożony zaledwie z kilku zdań. Jeśli posiada wszystkie cechy realizmu potocznego, z pewnością jest wystarczająco realistyczny, jednakże to, co stanowi o jego właściwym charakterze, co w szczególny sposób uzasadnia jego obecność w Piśmie Świętym, to właśnie owo wartościowanie wplecione w opis, wyrażone w samym jego opisowo-realistycznym wątku. Można śmiało powiedzieć, że opis taki nie byłby możliwy bez całej prawdy stworzenia i również całej prawdy odkupienia ciała, którą Paweł wyznaje i głosi. Można także powiedzieć, że ów Pawłowy opis ciała odpowiada właśnie owej duchowej postawie czci dla ciała ludzkiego, czci, która temu ciału jest należna ze względu na świętość, płynącą z tajemnic stworzenia i odkupienia. Opis ten równie jest daleki od manichejskiej pogardy ciała, jak też od różnych przejawów naturalistycznego kultu ciała. L'autore della prima lettera ai Corinzi ha davanti agli occhi il corpo umano in tutta la sua verità. Autor pierwszego listu do Koryntian ma przed sobą ciało ludzkie w całej jego prawdzie, a więc przede wszystkim ciało przeniknięte całą rzeczywistością osoby, godnością osoby. Jest to równocześnie ciało człowieka historycznego, mężczyzny jak i niewiasty, to znaczy tego człowieka, który wraz z grzechem począł się niejako w łonie i na podłożu człowieka pierwotnej niewinności. Jeśli Paweł pisze o członkach wstydliwych ciała ludzkiego, a także o tych, które uchodzą za słabsze albo które uważamy za mało godne szacunku, to w wyrażeniach takich znajdujemy jakby świadectwo tego samego wstydu, jakiego pierwsi ludzie, mężczyzna i kobieta, doznali wraz z grzechem pierworodnym. Mów wstyd utrwalił się w nich oraz we wszystkich pokoleniach człowieka historycznego jako owoc troistej pożądliwości. Równocześnie zaś w tymże wstydzie, jak na to już zwróciliśmy uwagę w dawniejszych analizach, utrwaliło się też jakieś echo pierwotnej niewinności człowieka, jak gdyby negatyw tego obrazu, którego pierwotna niewinność była pozytywem. La descrizione paolina del corpo umano sembra confermare perfettamente le nostre anteriori analisi. Pawłowy opis ciała ludzkiego zdaje się doskonale potwierdzać nasze dawniejsze analizy. Są w ciele ludzkim członki wstydliwe.
nie ze względu na samą ich somatyczną naturę. Naukowy opis przyrodniczy traktuje wszystkie członki i organy ciała ludzkiego neutralnie, na poziomie takiego samego obiektywizmu. Nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że w człowieku samym jest ów wstyd, który ciało, a zwłaszcza niektóre jego członki, czyni wstydliwymi, pozwala przeżywać jako wstydliwe. Równocześnie tenże sam wstyd zdaje się być źródłem tego, o czym mówi apostoł w pierwszym liście do Koryntian, gdy pisze, że troszczymy się o przyzwoitość wszystkich członków ciała, a zwłaszcza tych wstydliwych, lub też gdy pisze, że te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak więc można powiedzieć, iż ze wstydu rodzi się właśnie ów szacunek. O utrzymanie we czci własnego ciała apeluje Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. To właśnie utrzymanie ciała we czci i świętości należy uważać za najbardziej istotne dla cnoty czystości. Ritornando ancora alla descrizione paolina del corpo nella prima lettera ai Corinzi, vogliamo richiamare l'attenzione. Wracając jeszcze do Pawłowego opisu ciała z pierwszego listu do Koryntian, należy zwrócić uwagę na to, że wedle autora tego listu ów szczególny wysiłek, który zmierza do poszanowania ciała ludzkiego, a zwłaszcza jego członków słabszych lub wstydliwszych, odpowiada pierwotnemu zamierzeniu Stwórcy. Rzec można temu widzeniu, o jakim mówi Księga Rodzaju. Widział Bóg, że było bardzo dobre. Paweł pisze, Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Owo rozdwojenie w ciele, w wyniku którego niektóre członki uchodzą za słabsze, za mało godne szacunku, stąd za wstydliwe, jest innym jeszcze wyrazem spojrzenia na stan wewnętrzny człowieka po grzechu pierworodnym, człowieka historycznego. Człowiek pierwotnej niewinności, mężczyzna i kobieta, o których czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 25, że byli nadzy i nie odczuwali wstydu, nie doznawali też owego rozdwojenia w ciele. Tej obiektywnej harmonii, jaką w tym ciele sprawił Stwórca, Paweł nazywa ją wzajemną troską poszczególnych członków o siebie, odpowiadała podobna harmonia wnętrza ludzkiego, harmonia serca. Owa harmonia, czyli właśnie czystość serca, pozwala mężczyźnie i kobiecie w stanie pierwotnej niewinności doświadczyć po prostu jednoczącej siły ich ciał. Ciało, które były niejako niepodejrzanym tworzywem zjednoczenia osobowego. Communio personarum. Come si vede, l'apostolo nella prima lettera ai Corinzi collega. Autor pierwszego listu do Koryntian odnosi więc, jak widać, swój opis ciała ludzkiego do stanu człowieka historycznego, u progu dziejów którego stoi doświadczenie wstydu. Doświadczenie związane z rozdwojeniem w ciele, ze wstydliwym charakterem tego ciała, zwłaszcza tych jego członków, które somatycznie stanowią o męskości i kobiecości. W tym samym jednakże opisie Paweł ukazuje zarazem drogę prowadzącą do przetworzenia tego stanu, do stopniowego zwycięstwa nad owym rozdwojeniem w ciele. Zwycięstwa, jakie może i powinno się dokonać w sercu człowieka. Jest to właśnie droga czystości, czyli utrzymywania ciała we czci i świętości. Ową cześć, o której mówi pierwszy list do Tesaloniczan, Paweł tłumaczy w pierwszym liście do Koryntian przy pomocy kilku zwrotów równoznacznych lub równoważnych, gdy mówi o poszanowaniu czy też szacunku dla słabszych członków ciała, gdy wskazuje na troskę o przyzwoitość w odniesieniu do tego, co w człowieku wstydliwe. Te wyrażenia bliżej charakteryzują ową cześć na gruncie ludzkich odniesień i zachowań wobec ciała, co jest ważne zarówno w odniesieniu do ciała własnego, jak też oczywiście w odniesieniach wzajemnych, w szczególności pomiędzy mężczyzną a kobietą, chociaż rzecz jasna nie tylko w tym jednym odniesieniu. Nie żywimy żadnych wątpliwości, że opis ciała ludzkiego z pierwszego listu do Koryntian posiada podstawowe znaczenie
dla całokształtu Pawłowej nauki o czystości. Abbia un significato fondamentale per l'insieme della dottrina paolina sulla purezza.